Cane Corso ad hoc argentyński. Porównanie, różnice, ale także podobieństwa. Czyli dwa psy o bardzo ciekawym wyglądzie, bardzo ciekawym charakterze, ale też psy wymagające odpowiedniego właściciela, odpowiedniego wychowania i dopiero wtedy w odpowiednich rękach psy, które mogą być genialnym towarzyszem, świetnym psem, nie tylko pracującym, nie tylko stróżującym, ale też psem rodzinnym. Ale od początku. Zacznijmy od porównania wielkości. Dog argentyński to 60-68 cm i 36-45 kg wagi. Chociaż oczywiście zdarzają się egzemplarze troszkę cięższe. Cane Corso 60-70 cm i 40-50 kg. Oczywiście, chociaż to są psy duże, ciężkie, mocno umięśnione, to one nadal są lekko zbudowane i mają takie, można powiedzieć, sportowe czy też pracujące sylwetki. Ale porównajmy zachowanie i charakter, czyli to, co najważniejsze. Dog argentyński to pies, który uwielbia ludzi, ale zwłaszcza jedną wybraną osobę. Dla niej jest w stanie zrobić dosłownie wszystko. Do tego są to psy, które wymagają dużo naszego czasu. Bardzo dużo naszego czasu. To jest ten typ psów, które jeśli nie mają kontaktu z człowiekiem, mocno się to odbija na ich psychice, na ich zachowaniu. Jeśli mają tego kontaktu dużo, nie są izolowane, to na nich to wpływa, na nie to wpływa genialnie. Natomiast Cane Corso też jest mocno nastawiony na człowieka. On też uwielbia ludzi. Są to psy bardziej, można powiedzieć, rodzinne. Psy uwielbiające człowieka, też potrzebujące całkiem sporo naszego czasu i naszej obecności. Oba te psy, chociaż nam się wydaje, że ta rola stróżowania, rola psów myśliwskich, pracujących i całej masy innych, powoduje, że to są psy, które nie potrzebują człowieka, które sobie radzą same, a tak nie jest. One dopiero wtedy, kiedy mają nas obok siebie, są szczęśliwe. Ale idźmy dalej. Potrzeba ruchu. W przypadku Cane Corso to pies, który potrzebuje sporo ruchu, bez którego, kiedy nie zapewnimy mu tego ruchu i też wysiłku umysłowego, mogą pojawiać się problemy. Kiedy ma tego ruchu wystarczającą ilość, kiedy po prostu ten jego temperament, ta jego energia jest spożytkowana, wtedy nie ma problemów, wtedy na przykład w domu, podobnie jak dog argentyński, jest takim leniuszkiem. Położy się, leży, czy też chodzi za nami, ale nie jest taki, że cały czas by mógł szaleć. Dog argentyński też potrzebuje sporo ruchu, też potrzebuje wysiłku umysłowego i można powiedzieć, że potrzebuje tego ruchu nawet niekiedy więcej niż Cane Corso i on tak samo. Kiedy mu zapewnimy odpowiednią ilość ruchu, wtedy w domu jest takim leniuchem. On może się położyć, leżeć, tylko że najpierw zapewnijmy mu ten ruch. Jeśli chodzi o charakter, to dogi argentyńskie to bardzo mocny charakter. Duża doza uporu, samodzielności, ale oczywiście nie w sposób przeszkadzający, gdy go w odpowiedni sposób wychowamy, w odpowiedni sposób prowadzimy. To, że on ma swoje zdanie, że ma swoje spojrzenie na świat, nie powoduje, że jest psem, który będzie cały czas stawiał nam opór. Jeśli to wychowanie, ta więź pomiędzy nami jest odpowiednia, on wykonuje nasze polecenia, on jest posłuszny i to jego zdanie, lekka upartość wcale nie przeszkadza. Cane Corso to też psy o silnych charakterach, też mają swoje zdanie, ale w taki sposób mniej zauważalne niż dog argentyński. Nie oznacza to, że tego nie zauważymy, tylko po prostu w porównaniu z dogiem argentyńskim to jego spojrzenie na świat samodzielne, jego samodzielne podejmowanie decyzji jest mniejsze. Ale nadal te psy mają swoje zdanie, troszkę upartości i musimy o tym pamiętać. Posłuszeństwo, czyli coś bardzo, bardzo ważnego. I to nie jest tak, że one mogą być nieposłuszne. Czy to dog argentyński, czy Cane Corso. Po prostu one są bardzo posłuszne. One potrafią dla swoich opiekunów zrobić wszystko, ale gdy je w odpowiedni sposób wychowamy i widzą w czymś sens. Kiedy je nauczymy, jak się zachowywać, one będą bardzo posłusznymi psami. I wcale ani ta upartość, ani ta samodzielność nie oznacza, że nie będą nas słuchały. Obronność. Bycie psami stróżującymi to tu i tu to jest coś genialnego.
One potrafią być naprawdę świetnymi psami stróżującymi, obronnymi, ale musimy pamiętać, że w przypadku doga argentyńskiego trzeba troszkę uważać z nadgorliwością. Musimy nauczyć tego psa, żeby tego terenu, miejsca nie pilnował zbyt mocno, można powiedzieć, zbyt dużą nadgorliwością, ponieważ one mogą się nawet wyjść powyżej, nie wiem jak to określić, chcieć zrobić więcej niż od nich wymagamy, jeśli chodzi o stróżowanie, jeśli chodzi o taką funkcję psa obronnego. Jeśli chodzi o kontakty z innymi psami, to dogi argentyńskie raczej się z nimi nie lubią. Oczywiście, gdy je w odpowiedni sposób będziemy socjalizować, wychowywać, wówczas nie będzie problemów, ale to nadal psy, które raczej nie przepadają za innymi czworonogami, chociaż wypchowamy je, to przynajmniej będą na nie obojętne. Z Cane Corso o wiele mniej problemów, chociaż to nie oznacza, że on nie może w sposób negatywny na te inne psy reagować. Tu też jest potrzebna socjalizacja, ale jest o wiele, wiele łatwiej niż przy dogu argentyńskim. One nie wszczynają o awantur, one raczej są obojętne względem tych obcych psów, ale jeśli zostaną zaczepione, no to nie dadzą sobie w kaszy dmuchać. Kontakty z psami, przepraszam, z kotami i innymi zwierzętami. W przypadku Cane Corso, jeśli są razem wychowane, one wiedzą, że nie mogą im nic zrobić, to raczej nie będzie problemów. Chociaż kot sąsiada już nie może być aż tak bezpieczny. W przypadku dogów argentyńskich jest troszkę gorzej. One jednak posiadają całkiem mocny instynkt myśliwski. Każde obce zwierzę może być źle potraktowane, a nawet te swoje muszą być razem wychowane, muszą się znać, żeby nie było problemów. Tu musimy o tym mocno pamiętać. Kontakt z dziećmi. Cane Corso bardzo fajnie, on bardzo fajnie się z dziećmi zachowuje, tylko że to jest pies duży. Musi być w odpowiedni sposób wychowany, zawsze pod kontrolą opieki osoby dorosłej. O tym zawsze musimy pamiętać. Dog argentyński jest raczej obojętny w stosunku do dzieci. On raczej nie jest psem, który byłby fanem dzieci, lubiał się z tymi dziećmi. Oczywiście nie będzie dla nich żadnym zagrożeniem, ale raczej jest obojętny. Jeśli chodzi o obce dzieci, no to pod kontrolą. I to dużą. Szkolenie. To prosta sprawa, gdy w odpowiedni sposób z nimi, można powiedzieć, żyjemy. Że ta więź pomiędzy nami a nimi jest taka jak trzeba, nie ma problemów. One się potrafią nauczyć bardzo szybko, one lubią z nami współpracować. Ta upartość, ta niezależność powoduje tylko tyle, że musimy je w odpowiedni sposób zmotywować i pokazać im, że w czymś jest sens. Widzą w czymś sens, widzą, że nam sprawia radość to, że one coś robią, wtedy efekty są bardzo szybkie i bardzo fajne. Ale jednak o wiele łatwiej wyszkolić jest Cane Corso. On jest jednak troszkę bardziej podatny na szkolenie. Nie oznacza to, że jest inteligentniejszy od doga argentyńskiego. Wychowanie u doga argentyńskiego to dużo doświadczenia, duża wiedza, cierpliwość, konsekwencja. To nie jest pies prosty w wychowaniu, nie jest też jakiś wybitnie ciężki, ale musimy sporo uwagi, czasu i umiejętności na to poświęcić. Cane Corso też wymaga odpowiedniego wychowania, ale jest ono łatwiejsze niż w przypadku doga argentyńskiego, ale trudniejsze niż większości innych psów. No może nie większości, ale wielu innych psów. Więc są to psy, kiedy je wychowiemy, bardzo fajne, wręcz genialne, świetni towarzysze. Tylko że musimy je w odpowiedni sposób wychować i musimy wiedzieć, jakie te psy są. To są psy ani nie proste, to są psy raczej nastawione na pracę, na stróżowanie, szczególnie dog argentyński. To jest świetny pies pracujący, potrzebujący dużo ruchu. Cane Corso jest troszkę bardziej psem nastawionym na rodzinę, bardziej takim uspokojonym, ugrzecznionym, chociaż nie całkowicie. Ten i ten pies godny polecenia, ale w odpowiednie ręce. Zastanawiasz się, czy dasz radę wychować czy Cane Corso, chociaż Cane Corso jest dużo łatwiej, czy dog argentyńskiego, to może poszukaj innego psa. Jeśli się na niego zdecydujesz, znajdź kogoś, kto ci w tym pomoże. Rób to spokojnie, cierpliwie i będziesz miał świetnego towarzysza. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam ponownie, zapraszam na inne materiały, czy to dotyczące tych psów, czy też innych. Poszukaj, mamy właściwie na kanale tego całą masę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek,
opublikuj, poleć, pokaż znajomym, spójrz też na inne kanały, linki w opisie. Może cię coś zainteresuje. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.